Drodzy bracia i siostry, pielgrzymi tutaj zgromadzeni, czy też uczestniczący w tym naszym spotkaniu i w tej Eucharystii przez inne środki. Co roku słuchamy tego, co mówi Bóg do tych, którzy poznali Jego miłosierdzie, głoszą je w swoim życiu, okazują także, a do tego pielgrzymują starannie i wiernie do Łagiewnik w Niedzielę Miłosierdzia. Bóg mówi dziś przez czytania z Pisma Świętego, słowa psalmu i przez tekst usłyszanej przed chwilą Ewangelii. A jeżeli Bóg dziś mówi, z wielką uwagą słuchajmy i przyjmujmy rozumem i sercem, ale też uczmy się, jak w kolejne dni naszego życia żyć, być, świadczyć o Bożym miłosierdziu. Kiedy słuchamy jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, odkrywamy jakiś szczegół tylko naszej wiary. Pozwalamy się pociągnąć do czegoś pięknego, co akurat Bóg nam pokazuje. Zachwycamy się Bogiem, który jest nazwany Ojcem Miłosierdzia. Jeżeli jest On Ojcem Miłosierdzia, to znaczy, że od Niego pochodzi wszelkie miłosierdzie. To znaczy, że On je w jakiś sposób rodzi i rozdziela. Tak jak ojciec to czyni w domu, kiedy rozdaje swoim dzieciom z radością to, co ma najlepszego. Jedno z imion Boga to miłosierny. A nawet możemy powiedzieć, że On jest miłosierdziem samym. Jak bardzo powinniśmy więc szukać, aby poznać i uwierzyć w Boga, który jest przede wszystkim miłosierny. Prosić, aby z nas dotknęło Jego miłosierdzie i poruszyło, abyśmy mogli zobaczyć w naszym życiu wspaniałość Ojca Miłosierdzia i dziękowali Mu za Jego łaskę. Ona nas przemienia, uwalnia od grzechu i winy oraz wyzwala modlitwę prawdziwego czciciela Bożego Miłosierdzia. Zaś potrzeba to także prosić ufnie Ojca Miłosierdzia, zwłaszcza wtedy, gdy trudno jest nam przebaczyć, albo gdy znajdujemy wymówki, by nie przyjść z pomocą temu, który nas skrzywdził czy zranił. Gdy przeżywamy trudności, znużenie albo zniechęcenie, nawet w modlitwie. Mówiliśmy dotąd, że nasz Bóg jest Ojcem Miłosierdzia. Byśmy uwierzyli w Jego miłosierną miłość, ale także byli do Niego podobni. Zobaczmy, Bóg nie ma ciała, a jednak zaprasza nas, abyśmy jako Jego dzieci stawali się podobni do Niego. Akurat Jego miłosierną miłość możemy naśladować w naszym życiu. Jeżeli w Ewangelii Jezus mówi bardzo wyraźnie, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Choć Ewangelie powtarzają wezwanie do pójścia za Jezusem, do naśladowania Jego, według tego, jak On żył i nauczał, to jednak Jezus mówi, popatrz, jak miłosierny jest Ojciec w niebie i stawaj się podobny do Niego. Gdy Go zapytamy, jak Go poznać, odpowie, przecież cała Ewangelia i wszystkie niemal przypowieści są o Jego miłości miłosiernej. Najbardziej w przypowieści o synu marnotrawnym i ojcu tak miłosiernym, że aż budzi to sprzeciw drugiego syna. Ten drugi syn jest akurat złym wzorem dla tych, którzy dziś odmawiają Bogu prawa do tego, aby być miłosiernym. Oni także nieraz są gotowi wyjść z kościoła, mówiąc, że nie potrzeba się cieszyć, gdy kto grzeszył, a teraz się pojednał z Bogiem i zaczyna dawny grzesznik głosić wspaniałość Bożego Miłosierdzia. Jezus w całej Ewangelii objawia miłosierdzie Ojca. W Jego imieniu zaprasza do stołu celników i grzeszników. Swoimi rękami ukazuje miłosierdzie, rozmnażając chleb i rozdając głodnym. Jezus dla rozszerzenia panowania Bożego uwalnia od opętania i więzów grzechu. Znakiem Bożego Miłosierdzia jest każde uzdrowienie, a zapowiedzią okazania miłosierdzia przez zmartwychwstanie na końcu tego czasu jest przecież przywracanie przez Jezusa zmarłych do życia, choćby na kilka lat.
Jest to także zapowiedź ostatecznego zwycięstwa nad szatanem, grzechem i jakimkolwiek złem, aby dzieci Ojca Niebieskiego mogły z Nim być na zawsze. Największym dziełem Bożego miłosierdzia jest nasze zbawienie, ocalenie od zła, od grzechu, odkupienie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To Jezus, posłuszny Ojcu, przyjął ciało człowieka ze wszystkimi jego ograniczeniami, aby móc wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi i złożyć jedyną ofiarę dla ocalenia każdego człowieka. Zanim z wielką miłością do nas oddał życie, zapowiadał swoją mękę i śmierć. Przecież okazując miłosierdzie tym, którzy także nastawali na Niego, którzy Go zdradzili, biczowali i tym, którzy Go ukrzyżowali. Przez całe swoje ziemskie życie i nauczanie Jezus był doskonałym Synem miłosiernego Ojca, objawiając niewidzialne Jego oblicze i ukazując w całym postępowaniu, jak być miłosiernym dzieckiem, dzieckiem Ojca. Ponieważ zostało to zapisane w Ewangeliach, czytając je, możemy śledzić czyny, słowa Jezusa i naśladować, przebaczać jak On, upominać dla uratowania zagubionego, litować się nad głodnym czy chorym, podobnie jak On wiele razy to czynił. Jezusowi bardzo zależy na tym, abyśmy nie tylko uwierzyli, jak miłosierny jest Ojciec, ale także sami czynili miłosierdzie. Dlatego zapewnia, że naprawdę są błogosławieni wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są miłosierni. Mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dostąpią zaś nieporównywalnie większego niż to, na jakie mógłby się zdobyć człowiek, nawet najbardziej miłosierny. Jezus zapewnia, że kto okazuje miłosierdzie, a więc miłuje swoich nieprzyjaciół, albo kto jest dobry wobec niewdzięcznych i złych, ten otrzyma wielką nagrodę. A tym nie jest tylko doznanie miłosierdzia od Ojca, ale stanie się Synem Najwyższego. Usłyszeliśmy dziś, moi drodzy, że wszelkie miłosierdzie bierze swój początek w Bogu, który jest Ojcem Jezusa i naszym Ojcem. To swoje miłosierdzie Ojciec zechciał objawić przez zmartwychwstanie Jezusa. Z Pisma Świętego wynika, że Bóg udzielił i wciąż udziela miłosierdzia przez to, że Jezus przyszedł na świat, nauczał i okazywał miłosierdzie, ale przede wszystkim przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tymczasem dziś święty Piotr w swoim liście podkreśla, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie zmartwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. A więc nasze odrodzenie jest przede wszystkim przez zmartwychwstanie Jezusa. Tu w Łagiewnikach powinniśmy to lepiej zrozumieć, ponieważ tak też widziała to święta Faustyna. Zauważył to także Jan Paweł II w swojej książce Pamięć i tożsamość, kiedy pisał: święta Faustyna kontempluje Chrystusa jako Boga miłosiernego. Nie przede wszystkim na krzyżu, ale raczej jako zmartwychwstałego i uwielbionego. Zobaczmy, że Niedziela Miłosierdzia nie jest bliżej Wielkiego Piątku, ale bliżej zmartwychwstania. Także z obrazu Jezu, ufam Tobie, spogląda na nas i błogosławi Jezus zmartwychwstały. Nosi ślady męki i śmierci, ale jest żywy. Podobny temu, który ukazywał się uczniom po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Dziś także usłyszeliśmy ważne słowa, które Jezus wypowiedział do apostołów, jeszcze zamkniętych, niepewnych i wystraszonych. A Jego słowa: pokój wam, kiedy wszedł do nich, oni się ucieszyli. Tak jest, kto wierzy, ten cieszy się ze spotkania z Jezusem. Jest też zdolny przyjąć nawet najtrudniejsze, a tym bardziej radosne posłannictwo i zadanie.
to Jezus mógł powiedzieć do 10, bo bez Judasza i bez Tomasza: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Moi drodzy, te słowa ukazują istotny i ludzki element sakramentu pokuty i pojednania, który przecież przeżywamy w Kościele. Jezus chciał, aby apostołowie poznali grzech człowieka, który się nawrócił, już zwrócił się do miłosiernego Ojca o darowanie mu grzechów. Kto czyni to z miłości do Boga, powinien być pewien, że Bóg już w tym momencie żalu, miłości, gotowości pokuty i naprawienia zła, już w tym momencie Bóg daruje mu jego grzech, przygarnia do siebie. A jednak potrzebujemy wyraźnego ludzkiego słowa, wypowiedzianego przez człowieka, który jak apostołowie został do tego upoważniony, kapłana. Tego spowiednik po wysłuchaniu wyznania grzechów i po naszym zapewnieniu o żalu upewnia penitenta i mówi: ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przecież niektórzy nie dowierzają, nie są pewni miłosierdzia Bożego. Niektórzy pytają, czy na pewno Bóg darował im takie grzechy. Moi drodzy, dziękujmy dziś Bogu, którego miłosierdzie jest na wieki, jak śpiewaliśmy z tym dzisiejszym psalmem. Miłosierdzie jest na wieki. Za to, że tak bardzo nas przekonuje, abyśmy przyszli do Niego jako Ojca Miłosierdzia. Dziękujmy za tekst Pisma Świętego, który na wielu miejscach ukazuje miłosierne oblicze Ojca. Dziękujmy za życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, który w ten sposób okazał najmocniej swoją miłosierną miłość do całego świata, grzesznego świata. Dziękujmy także w tym miejscu za świętą Faustynę, a także innych proroków miłosierdzia, których Bóg dla nas wciąż posyła. Amen.